Technologia pali prefabrykowanych znana jest od bardzo dawna. W Polsce żelbetowe pale prefabrykowane stosowane są już od ponad 120 lat. Dzięki temu inżynierowie mają szeroki wachlarz dostępu do fachowej literatury, która jest pomocna przy wyznaczaniu nośności i długości pali prefabrykowanych. Jacek Szaro, jestem kierownikiem pracowni projektowej i specjalizuję się w posadowieniu fundamentów na palach prefabrykowanych wbijanych. Pale wytwarzane są w pełni kontrolowanych warunkach fabrycznych. Do produkcji pali wykorzystywany jest betol wysokiej klasy, co zapewnia dużą sztywność, trwałość, odporność na zarysowanie, odpowiednią szczelność, mrozoodporność oraz odporność na agresywne działanie wody i czynników agresywnych. Zbrojenie w palach umieszczone jest centrycznie i jest zabezpieczone otuliną z betonu przed korozją. Ponieważ pale wytwarzane są w wytwórni i na placu budowy mają już pełną wytrzymałość, nie występuje tu zagrożenie utraty ciągłości czy uszkodzenie trzonu pala. Nie ma niebezpieczeństwa wypłukiwania lub wyługowywania niestwardniałego cementu przez wodę gruntową. Technologia pali prefabrykowanych znajduje zastosowanie przy posadowieniu obiektów mostowych, wiaduktów, obiektów kubaturowych, ekranów, fundamentów turbin wiatrowych oraz do wzmacniania podłoża nasypów drogowych i kolejowych. Posadowienie obiektów na palach prefabrykowanych jest pewnym i w pełni kontrolowanym rozwiązaniem. W trakcie wbijania pali monitorowane są wpędy pali, to znaczy liczba uderzeń młota na 20 cm pogrążania pala, co pozwala na bieżącą analizę nośności pali. Technologia pali prefabrykowanych jest technologią bezurobkową. Brak urobku gruntowego wybudowywanego na powierzchnię zapewnia czysty plac budowy i brak konieczności kosztownej utylizacji. Bardzo dużą zaletą pali prefabrykowanych jest skrócenie czasu robót palowych poprzez wykorzystanie gotowych elementów prefabrykowanych. Firma Arslev posiada własną wytwórnię pali prefabrykowanych, w której produkowane są pale o przekroju kwadratowym. Standardowo pale o długości do 15 metrów wytwarzane są jako pojedynczy prefabrykat, natomiast powyżej tej długości jako łączone z dwóch lub większej ilości prefabrykatów. Własna wytwórnia oraz magazyn pali w wielu przypadkach pozwala na szybsze rozpoczęcie inwestycji. Przyjęcie technologii wbijanych pali prefabrykowanych umożliwi bezpieczną i szybką realizację robót fundamentowych.